Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Karen Horney pod tytułem Autoanaliza. Tak wygląda ta okładka tej książki. Została ona wydana przez wydawnictwo Etiuda Vis-a-Vis w Krakowie 2018 rok, tłumaczył Aleksander Gomola. Karen Horney to wybitna psychoanalityczka, która jest jedną z najważniejszych przedstawicielek dwudziestowiecznej psychoanalizy. Autorka choćby tak słynnej książki jak Neurotyczna osobowość naszych czasów. Jest ona znakomitą znawczynią tego, co się zwie konfliktem wewnętrznym albo nerwicą. Sam ten tytuł autoanaliza wskazuje na to, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem terapii. Terapia jest relacją. Relacją między pacjentem a terapeutą analitykiem. Ta terapia oczywiście przebiega w nurcie psychoanalitycznym. I jest ukierunkowana głównie na wydobycie jakichś utajonych konfliktów wewnętrznych, które w danym pacjencie siedzą, mówiąc potocznie, a co nazywa się węzłowiskiem, jakimś takim nierozwiązywalnym problemem, który można ujawnić, jakoś oswoić. Na gruncie literatury psychoanalizę uprawia Paweł Dybel, choćby w takich książkach jak Mesjasz, który odszedł, Bruno Schulz i psychoanaliza, czy książka dotycząca Stanisława Ignacego Witkiewicza, również dotycząca psychoanalizy. Autoanaliza Karen Horney to książka już mająca oczywiście swoje lata, oczywiście wywodząca się z założeń freudyzmu, ale odpowiednio przeformułowanych. Ale wrócę do głównej myśli. Pacjent zawiera jakby takie przymierze terapeutyczne ze swoim terapeutą, z analitykiem. I rozmaicie ta oczywiście relacja może przebiegać, ponieważ pacjent może być szczery, może być autentyczny, może mówić w takim luźnym toku skojarzeń, z czego potem psychoanalityk wydobywa pewne jakby treści istotne, ale może też przebiegać w nurcie psychodynamicznym, który polega bardziej na konwencjonalizacji sytuacji terapeutycznej, wzmacnianiu mechanizmów obronnych i przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Nurt psychoanalityczny natomiast powinien być według Horney spontaniczny. Pacjent powinien ujawniać wszystko to, co go boli. Ta książka jest głównie oparta na takim mocnej analizie teoretycznej tego, czym jest owa tytułowa autoanaliza, która odbywa się dzięki właśnie temu akuszerowaniu ze strony psychoanalityka, ale też zawiera relacje pacjentów, którzy sobie jakoś z pewnymi trudnościami życia nie radzili. Ja zwracam uwagę na to, co przykuło moją uwagę, a co jest chyba istotne, to napięcie pomiędzy konwencjonalizacją, czy nawet pewną teatralizacją sytuacji terapeutycznej, aby jakby zaprezentować się w lepszym świetle terapeucie, niż wyglądam w istocie, niż jestem w istocie. Tak jak tu nagrywam ten filmik, to też w sumie jest rodzaj czynionej przeze mnie autoanalizy, ponieważ ja Państwu
Oczywiście prezentuję się inaczej niż wyglądam, niż jestem. Że tak powiem, teatralizuję własną osobowość. Jestem aktorem na tej scenie teatru społecznego. Natomiast taka bebechowatość, powiedzmy sobie, witkacowska, to jest jeszcze coś innego. Mianowicie mówimy o tym, co nas boli, szczególnie co nas uwiera, o relacjach z naszymi bliskimi, z rodzicami, z dalszą rodziną, z przyjaciółmi. Ujawniamy pewne trudności, które mamy właśnie w przebywaniu, czy to z przyjaciółmi, czy to z bliskimi osobami, czy też relacje damsko-męskie, niektóre mogą być dla nas szczególnie trudne. Natomiast ja mam taką intuicję co do tej książki, że jakby cała ta terapia przebiega w języku, więc filtr języka, pewne językowe zapośredniczenie jest tutaj bardzo ważne. I osobie, która dobrze zna pewne mechanizmy języka, tak jak on działa, wydaje mi się, że takiej osobie trudniej przeprowadzić taką dogłębną psychoanalizę, ponieważ ona zawsze będzie się bronić, będzie się wypierać. Będzie to dla niej, tego rodzaju psychoanaliza będzie dla niej jakimś takim wglądem wewnętrznym, ale za takim parawanem doświadczenia intelektualnego, przyjemności intelektualnej, które właściwie nie prowadzi do pogłębionego wglądu, tylko prowadzi do snucia jeszcze jednej mniej lub bardziej strawnej opowieści o samym sobie i świecie. I tak, żeby ta psychoanaliza mogła się powieść, trzeba, aby pacjent jakby zrzucił z siebie te wszystkie maski teatralne i stanął jakby nagi przed swoim terapeutą. Mówił mu wprost, co go boli, co go uwiera, z czym mu jest trudno, z czym sobie nie radzi. Tylko że problem istnieje tutaj taki, że ta autoanaliza, dotarcie do tych ukrytych konfliktów wewnętrznych i węzłowisk jest szczególnie trudne, kiedy żyjemy w tym strumieniu życia społecznego i w zasadzie ciągle się zmieniamy. Bo inni jesteśmy w sytuacji zawodowej z naszymi współpracownikami. Inni jesteśmy w sytuacji domowej, kiedy zakładamy kapcie, już nam na niczym nie zależy. Inni jesteśmy z kolei w sytuacji z bliskimi przyjaciółmi, kiedy możemy pofolgować sobie niekiedy i być, w cudzysłowie to mówię, prawdziwymi. Możemy sobie troszeczkę pofiglować, pożartować. Oczywiście sprawa komplikuje się, ponieważ ci przyjaciele, których znaliśmy z dawnych lat i przed którymi nie mieliśmy żadnych tajemnic, w ciągu tych kolejnych lat jakby tworzą się takie palimpsestowe zwoje, kolejne warstwy nakładają się i powstaje właśnie ta konwencjonalizacja wszelkiej sytuacji towarzyskiej, przyjacielskiej, owa teatralizacja tej sytuacji, kiedy już nie możemy być ze sobą całkowicie szczerzy. W związku z tym to przymierze terapeutyczne polegałoby na takim ujawnieniu tego, co jest szczególnie autentyczne, naszych najbardziej intymnych zachowań, naszych najbardziej utajonych konfliktów, naszych najgłębszych wspomnień z dzieciństwa. To, jak funkcjonujemy, jakie są nasze najskrytsze marzenia i pragnienia. Wiadomo, że dla youtubera największym marzeniem jest marzenie o nieśmiertelnej sławie youtubera.
Dlatego też nagrywam ten filmik z nadzieją, że przejdę do annałów YouTube'a. To są oczywiście żarty. Troszeczkę sobie dworuję z tej sytuacji, próbując zaprezentować pewną taką sytuację, która tworzy się między terapeutą a pacjentem. Jest to oczywiście pewna sytuacja nierówności. Nie chodzi tu o zasoby intelektualne, które ma dana osoba w danej relacji. One mogą być również zróżnicowane pod względem wykształcenia też. Pacjent może być świetnie wykształcony, nawet lepiej niż terapeuta, ale chodzi głównie o to, że danemu terapeucie ufamy i przedstawiamy się w pewnym świetle, w pewnej sytuacji. Czynimy to oczywiście przy pomocy opowieści, przy pomocy narracji, przy pomocy języka. Opowiadamy, co nam się przydarzyło, co przeczytaliśmy, co nas szczególnie zainteresowało. Dla mnie sytuacja psychoanalizy jest sytuacją niejako podziemną, ponieważ sam uczęszczam na grupową terapię psychoanalityczną, takim jakby akwarium, jesteśmy wszyscy zgromadzeni. I tam widać czasem zieleń z tego akwarium, słońce, i człowiek sobie myśli tak, czyli ta podziemna robota, te wszystkie podziemne procesy, które dokonują się w tym akwarium, te wszystkie ujawnione bądź nieujawnione tęsknoty, które tam wydobywamy z siebie my, pacjenci psychoanalityczni, potem jakby jest wyjście z tego akwarium na zewnątrz, łyk słońca, łyk zieleni, albo też mroźny łyk zimy, i wtedy stajemy skonfrontowani ze samym sobą, jakby mniej lub bardziej oczyszczeni, ponieważ trzeba powiedzieć, że psychoanaliza, przynajmniej tak jak ją intuicyjnie czuję, polegałaby na docieraniu do takiego wewnętrznego katharsis. Byłaby takim wewnętrznym oczyszczeniem, jakby po sesji niejako terapeutycznej czujemy się lżejsi. Zrzuciliśmy ze sobą, z siebie jakiś bagaż, bagaż być może jakiejś niewłaściwej relacji, z której stosowana jest mniej lub bardziej zakamuflowana przemoc, słowna manipulacja psychologiczna. Rozmaite są tutaj sprawy, ale oczywiście to polega na pewnym wyczuciu. I to wyczucie powinien mieć zarówno analityk, olbrzymie wyczucie pacjenta, powinien mieć analityk, powinien go dobrze znać, ale też pewne wyczucie tego, jak postępować w tym przymierzu terapeutycznym, powinien mieć sam pacjent, który na tyle dobrze siebie zna i jakby własne potrzeby, możliwości, odruchy, zahamowania, że on potrafi powiedzieć analitykowi, z czym właśnie jest w danym momencie problem, co danego pacjenta w danym momencie osłabia, co danego pacjenta w danym momencie przytłacza. W tym momencie bardzo dużo mówi się o relacjach, o uzdrawiającej mocy relacji. Niewątpliwie na grupowej terapii psychoanalitycznej, oprócz relacji, które pacjenci mają z prowadzącymi owe zajęcia, czyli z analitykami, wytwarzają się rozmaite relacje pomiędzy samymi pacjentami. Co jest ciekawe, bo te relacje mogą być różne. Mogą być relacje bliższe bądź dalsze. Czasem poczucie zupełnej osobności i nieprzystawalności w grupie terapeutycznej jest również jakąś formą relacji, ponieważ właśnie tą formą relacji byłby ów brak relacji, czyli takie odosobnienie, wyosobnienie w tej grupie terapeutycznej. Rozmaite mogą być, że tak powiem, możliwości, sytuacje i konfiguracje terapeutyczne. Mówi się też o tym, że grupowa terapia psychoanalityczna więcej daje niż indywidualna. Dlaczego? Być może dlatego, że w społeczeństwie
Funkcjonowanie polega głównie na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czy to będą relacje krótkotrwałe, czy długotrwałe, czy to będą relacje płytkie, czy pogłębione, to oczywiście już zależy od osób, które podjęły decyzję o zadzierzgnięciu takiej relacji, która może być przyjaźnią, koleżeństwem, relacją damsko-męską, relacją miłosną, albo po prostu też może być relacją kawiarnianą, polegającą na niezobowiązującej pogawędce przy kawie, jeżeli ktoś pije alkohol, to przy koniaku, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście mogą być różne relacje, ale cechą tych relacji jest to, że łączy nas pewien świat wspólny. Tak, na przykład w psychiatrii środowiskowej, której jestem pracownikiem, łączy nas wspólna sprawa, której na imię psychiatria środowiskowa, która oczywiście wiele w sobie mieści, bo mieści w sobie i terapię również, o której teraz mówię, ale mieści w sobie również pracę na rzecz tego, aby osoby po kryzysach psychicznych mogły swobodnie wypowiadać się w przestrzeni publicznej i opowiadać o swoich dolegliwościach, aby one były częścią, równorzędną częścią dialogu społecznego, który sprawi, że z takich osób po kryzysie psychicznym zostanie zdjęta stygma, dajmy na to wariata, szaleńca, dziwaka, odludka, czy osoby kompletnie nieradzącej sobie. Właśnie autoanaliza w wydaniu Karen Horney polega na tym, aby poprzez uświadomienie sobie swoich konfliktów wewnętrznych i owych nierozwiązywanych węzłowisk w sobie, tym lepiej funkcjonować w życiu społecznym. Czasem psychoanaliza i terapia może doprowadzić do pewnego rozpadu przejściowego osobowości, kiedy w zasadzie jakby rodzi się w wyniku terapii troszeczkę takie nowe ja, jakby zmartwychwstające po kryzysie psychicznym. To jest proces długi i mozolny, polegający na rekonstrukcji tego, co zostało zniszczone jakby celowo w terapii, czyli ten stary człowiek, mocno znerwicowany, neurotyczny, skonfliktowany ze sobą i z innymi, staje się nowym człowiekiem, który ma nawet takie właściwości terapeutyczne. Oczywiście nikt nie jest idealny, nie ma tutaj jakby świętych terapeutycznych, prawda? Nie ma tu takich ideałów, które wyszły z terapii. Każdy pacjent niejako, który sobie w wyniku terapii może lepiej poradzić, oczywiście pozostaje dalej osobą, która jest wewnętrznie jakoś skonfliktowana, która jest jakoś wewnętrznie pogubiona, która cały czas walczy, ponieważ właśnie esencją jakby terapii jest nieustająca walka. Walka o w zasadzie samego siebie. W wyniku tej pogłębionej autorefleksji ta walka może przebiegać o wiele bardziej efektywnie i być taką, nazwijmy to, walką łagodną, właściwie walką, która nas nie niszczy, nie spala, ale prowadzi ku budowaniu ku konstruowaniu czy rekonstruowaniu tego, kim mamy być, kim chcemy być, kim chcemy być, kim chcemy się stawać. Innymi słowy, właściwa terapia, właściwie przeprowadzona terapia jest warunkiem sine qua non dobrego i harmonijnego rozwoju siebie jako człowieka. A jeżeli coś robimy, to oczywiście popełniamy błędy, ponieważ kto nie popełnia błędów, jednocześnie nie robi nic, co w zasadzie jest również olbrzymim błędem, czyli owe takie nierobienie niczego, jakby wegetowanie ze strachu, że się pomylimy, prawda? Dlatego też tak bardzo ważną sprawą na terapii jest zabranie głosu, ośmielenie się, wyjście ze swoim problemem na zewnątrz, co czasem jest bardzo trudne w sytuacji, no jakby to nie było publicznej,
takie zabranie głosu, odwaga, że tak powiem potocznie, wywalenia z siebie tego problemu jest tutaj bardzo istotna. Im więcej rozmawiamy terapeutycznie, im więcej z siebie wywalamy, im więcej jesteśmy poza relacją teatralną, poza relacją maski, poza relacją konwenansu, która jest oczywiście istotna w życiu społecznym, ale jakoś nas blokuje przed wywaleniem tej ciemności, którą mamy w sobie, tej smoły, którą mamy w sobie, tym bardziej, tym lepiej dla nas w sytuacji terapeutycznej, kiedy stajemy się oczyszczeni i kiedy lepiej możemy rozmawiać. Ta łatwość mówienia jest właśnie osiągana dzięki mozolnej i długotrwałej terapii. Łatwość mówienia o sobie, o swoich problemach jest również warunkiem łatwiejszego kontaktu z innymi ludźmi, co może doprowadzić nawet do tego, że pewne jakby zachowania ludzkie, czy gesty ludzkie, czy też rozmaite komunikaty słowne innych ludzi stają się dla nas po pewnym czasie dość mocno przewidywalne przez swoją konwencjonalność, właśnie przez pewien mechanizm konwencji, któremu wszyscy ulegamy, żyjąc jakby w sytuacji teatralnej, ergo sytuacji społecznej. Natomiast sytuacja psychoanalityczna byłaby jakby zaprzeczeniem tej teatralności. Stajemy nadzy na tej scenie twardej, ubitej z desek. Stajemy nadzy i możemy krzyczeć, możemy jęczeć, możemy robić różne rzeczy. Możemy po prostu być sobą, ale oczywiście wszystko do pewnego momentu, ponieważ nie należy też przekraczać pewnej sytuacji społecznej, która by jakby raniła niektórych, czy wpływała negatywnie na innych pacjentów. Należy jednak trzymać się pewnych, mimo wszystko, ram społecznych, więc pójście na całość oczywiście w żadnym wypadku nie jest dobre. Wydaje się, że pójściem na całość totalnym byłby kryzys psychiczny zwany psychozą, kiedy właśnie pacjent jest odarty z wszelkich jakby zahamowań, konwenansów, konwencji i ryczy. Ryczy jak lew, prawda? Albo jak zarzynane zwierzę. Ryczy w psychozie, kiedy cała treść jego nieświadomości i podświadomości zostaje wywalona na zewnątrz, prawda? I wtedy po tej psychozie ów pacjent uczy się przymierzać rozmaite maski, aby ta maska była elastyczna i lepiej funkcjonować właśnie w rozmaitych sytuacjach społecznych, bo na tym też życie polega w społeczeństwie, na umiejętności noszenia dobrze dobranej maski, czego właśnie uczy psychiatria środowiskowa. Tu Karen Horney pisze o tym, żeby być spontanicznym. Rozmaite są oczywiście szkoły, rozmaite są nurty. Z tego, co słyszałem, psychoanaliza też polega na burzeniu pewnych utrwalonych mniemań, struktur, przekonań. No, to są rozmaite, że tak powiem, podejścia. Inaczej się podchodzi też w psychoanalizie do różnych zaburzeń. Nie wiadomo też w ogóle, czy terapia jest wskazana dla człowieka zdrowego, czy to nie jest zbędna, nawet szkodliwa przygoda dla człowieka, który jest po prostu zdrowy psychicznie, bo może mu wręcz zaszkodzić. Dlatego ta moda na terapię, która jest dzisiaj, oczywiście moim zdaniem nie jest modą dla wszystkich, tylko modą, mówię w cudzysłowie, dla wybranych, którzy rzeczywiście mają jakiś problem, jakiś konflikt, jakieś węzłowisko, które potrzebują sobie uświadomić i jakoś z tym żyć. Ponieważ z czymś bardzo trudnym, jak zresztą mówił kiedyś ojciec Adam Szustak, z jakąś bardzo trudną dolegliwością w sobie, niestety będziemy musieli żyć, albo też stety, ponieważ ten krzyż może być i lekkim jarzmem, będziemy musieli żyć do końca życia i jakby uśmiechać się do tego krzyża promiennie. Na dzisiaj tyle, że tak powiem, mojej opowiastki. Jeszcze raz pokażę tę książkę. Zachęcam do jej przeczytania. Poznawczo jest ona bardzo ciekawa, napisana świetnym językiem. Karen Horney, oprócz tego, że jest znakomitym psychologiem,
Jest oczywiście też świetną pisarką, więc książka ma też bardzo duży walor literacki. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym filmiku.